Dzień dobry, przeprowadzę dzisiaj wywiad z twórcami filmu Henryk Portier, Zadosławem Pawełczakiem i Piotrem Bartosikiem. Dzień dobry. Cześć. Radku, jak zaczęła się twoja przygoda z filmem? O rany, to było chyba 6 lat temu, jak tutaj Piotrek Matwiejczyk zaczął prowadzić zajęcia filmowe w Trzebnicy. Wtedy przyszedłem i po prostu tak zaczęliśmy kręcić jakieś krótkie metraże i tak idzie do tej pory. A u ciebie, Piotrze? U mnie to się zaczęło od podstawówki, jak z chłopakami z klasy zaczęliśmy kręcić filmy i po prostu kręciliśmy, ale nie było ludzi, to przestaliśmy kręcić i od teraz, od 2 lat dopiero zacząłem, przyszłem do Radka i jakoś tak wyszło, że mnie wziął do tej roli. Skoro zobaczyłeś już magiczne zapałki, nadszedł najwyższy czas, bym wprowadził cię w tajniki naszej misji. Proszę, niech pan mówi. A więc dobrze. Radku, jaki był twój pierwszy film, w którym grałeś? Jak dobrze pamiętam, to z pełną klasą. To taki krótki metraż o klasie, w której są tacy, nie wiem jak to powiedzieć, odrzuceni. No, takie różne typy spod ciemnej gwiazdy. Kogo tam grałeś? Ja grałem wielkiego błąda. Błęda? No, w każdym razie takie parodia Jamesa Bonda. Aha. A u ciebie, Piotrku? U mnie to nie ma co mówić, bo dopiero teraz zaczynam z jakimś takim wielkim kinem jak Henryk Portier. I po prostu jakoś tak się zaczęło teraz, ale przedtem to były takie krótkie filmy do 5 minut, których już nie ma, nie można nigdzie obejrzeć. Jak doszło do założenia grupy filmowej Fluster? Najpierw miałem grupę Machala Gałaska, która no, działała jakiś czas, dosyć spory nawet, ale no, trochę osób się wykruszyło i poznałem chłopaków z grupy Trzebnickiej, grupy filmowej Trzebnickiej Trzebnickiej, grupy filmowej. no właśnie, i po prostu połączyliśmy swoje siły i przemianowaliśmy się Nowa na grupę jakość. filmową Fluster. Kamera poszła i akcja. O czym będzie wasza następna produkcja? Następna produkcja jest o chłopaku z gimnazjum, bo to takie, no, akcja gimnazjalistów, który jest zagrożony z plastyki, takiego banalnego przedmiotu jak plastyka, i nauczycielka mówi mu, że może dostać dwóje, jeśli będzie pomagał jednej dziewczynie przy malowaniu obrazów na aukcję charytatywną. Poszła. Skąd macie sprzęt i środki na tworzenie filmu? Część sprzętu jest z Trzebnickiego Ośrodka Kultury, czyli w sumie no tylko kamera. No a resztę to swój sprzęt jakiś, który wcześniej zakupiliśmy. Jakieś lampy, mikrofony czy tam statywy. To wszystko nasze prywatne. A poza tym no takich pieniędzy na samą produkcję to raczej nie ma. Raczej wiesz, każdy to robi Dla z pasji siebie, dla niezależne siebie. kino to jest to. No Każdy właśnie. robi to dla siebie, dla swoich zainteresowań i po to, żeby rozwijać to, co lubi. No. Tak więc skąd pomysł na Henryka Portiera? O, to już dawno temu pisałem kiedyś taki scenariusz z kolegą, ale tamten scenariusz był kiepski. Zresztą ten może też nie jest jakiś mega wybitny, ale chyba jest lepszy, bo jest taki, no, więcej pracy było nad nim włożone. No i tak wyszło w sumie. Harry Potter, Henryk Portier jest, no. Co mam zrobić? Ta miska jest pełna wódki. Musisz to wszystko wypić. Jezu, taki jesteś fajny gość. A popatrz na nią, taka dziwna, Wiem, co ona Henry. sobą reprezentuje. A na której części opiera się Henryk Portier? Na której części się opieraliście? Pierwsza scena
opiera się na pierwszym filmie, znaczy w pierwszym filmie, pierwszej książce, na Kamieniu Filozoficznym, ale większość akcji jest na bazie Księcia Półkrwi. I końcówka, tam parę scen jest na bazie ostatniej Insygniów Śmierci. Wchodzimy. To teraz nie będę się śmiał. Wchodzimy. No w środku. Czy to nie za duże wyzwanie dla was jak na pierwszy raz? No kiedyś już robiłem dłuższy metraż, ale no wtedy nie było takiego przyłożenia się. Nie było wcześniej fazy przedprodukcyjnej, tylko scenariusz, który był napisany szybko i nic więcej, żadnych lokacji załatwionych i tym podobnych rzeczy. No a tutaj zanim zaczęliśmy kręcić, no to trochę było załatwiania i papierkowej roboty wbrew pozorom. Nie wiem. Jakoś sobie radzimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że nie będzie najgorzej. Po prostu śmiejemy się tym, co robimy i to nas napędza. Właśnie, jak teraz, wiesz, większa produkcja i wyjdą największe błędy, jakie popełniliśmy, to potem będzie łatwiej ich unikać przy następnych filmach, które będą coraz bardziej profesjonalne. Mamy nadzieję. Taką nadzieję. Wiesz, Emeryku, chyba będziemy musieli ulepszyć te zapałki. Dlaczego? A co na to środowisko fanów Harry'ego? Podzielone są opinie, ale tak naprawdę prawdziwy fan Pottera, ja też jestem prawdziwym fanem Pottera, czytałem wszystkie tomy i wszystkie filmy widziałem, które wyszły do tej pory, znam dobrze te uniwersum. No i tak naprawdę, jeśli się lubi coś, to potrafi się też z tego śmiać, a ten, który mu zaraz leci z tekstami, co wy robicie z Harrym Potterem, typu no to żal. Typu żal i tym podobne, to dla mnie to nie jest fan, tylko psychofan, który, wiesz, nie pozwoli sobie nic powiedzieć na ten temat. Radku, może uchylisz rąbka tajemnicy, co się stanie z Waldemarem? Czy zginie? No, nie powiem. Wszystko to wyjdzie się w filmie. Widz, który będzie to oglądał. No, na premierę zapraszamy. Mogłaby się ulepszyć? To będzie kosztować. Tak więc, kiedy będzie premiera? Czy będzie wstęp wolny, płatny? Wstęp wolny? Nie będziemy pobierać za to opłat. My robimy to za darmo, więc ludziom też pokażemy to za darmo. Gdzie i kiedy? Premiera prawdopodobnie w Ośrodku Kultury Trzebnickim w sali widowiskowej. A kiedy? No myśleliśmy nad marcem i byliśmy przekonani, że wszystko pójdzie tak dobrze, że się wyrobimy, ale coś czuję, że chyba premiera będzie jednak w kwietniu. O ile będzie ekran. O ile będzie ekran kinowy w Trzebnicy. To nie nasza wina, tylko musi to zakupić ekran. No. Znaczy, no, są też pewne problemy z filmem, jak to przy filmie, wiesz, nie zawsze wszystko da się zrobić tak, jakbyśmy chcieli. Tak gładziutko, prosto. To jest produkcja offowa. Jaki poziom techniczny trzyma film? Jakiego on rodzaju? Domowego, czy bardziej zasługuje na miano telewizyjnego obrazu? No, kręcimy w HD, ale to, że jest to HD, nie świadczy tak naprawdę o niczym. Jestem w szkole filmowej, trochę z tej szkoły wyniosłem wiedzy, więc tragicznie nie będzie. Nie będzie to typowa domówka. Mamy przemyślane ujęcia i wiemy o zmienności ujęć i tym podobne rzeczy. No, ale też nie jest to, wiesz, jakaś profesjonalna produkcja, no bo nie mamy sprzętu, nie mamy ani wysięgnika, nie mamy tego ramienia kamerowego, kranu tak zwanego, nie mamy steadicama, nie mamy flycama, nie mamy wózków i tym podobnych rzeczy, więc no nie da się wszystkich ujęć zrobić tak, jakbyśmy chcieli, więc radzimy sobie jak możemy. Na pewno to nie będzie totalna szmira, bo to jest, mamy sprzęt półprofesjonalistami już jesteśmy, można powiedzieć, w takim sensie. Że to nie będzie typowa jakaś tam domówka, że ktoś tam sobie chodzi z kamerą, sobie kręci jak chce. Mamy wszystko zaplanowane, jesteśmy zorganizowaną grupą, więc się tego trzymamy, więc raczej polecam ten film, żeby obejrzeć.